Mówi pułkownik Nileran. Flota Imperium wleci w przestrzeń orbitalną Mandalory za 5 minut. Mistrzu, nie rozumiem, czemu trzymasz tu tego aroganckiego Jedi. Byłoby dużo prościej i rozsądniej go wyeliminować. Czy znasz legendę Dartha Lorda Pekasa? Pekas? Czy to nie jeden z tych tokariańskich zabobonów? Lord Pekas urodził się na Tokarii ponad 3000 lat temu, w czasach Starej Republiki. Każdy silny mocą Tokarianin zostaje kapłanem Dayana w służbie Tokarona. Jednak młody Pekas miał wyjątkowy potencjał. Jego więź z mocą była tak silna, że odnaleźli go Sithowie. Pekas poleciał z nimi na planetę Korriban i tam stał się jednym z Sithów. Przybrał tytuł Darth, a z czasem jego potęga i wpływ zapewniły mu miejsce w Mrocznej Radzie. Darth Pekas zginął w zdradzieckim ataku przeprowadzonym przez Republikę i Zakon Jedi, ale jego legenda jest wieczna. Pekas zginął, lecz jego ród przetrwał, a ja jestem jego ostatnim potomkiem w linii prostej. Jego krew płynie w moich żyłach, jego moc powinna należeć do mnie. Czuję ją, przepełnia każdą komórkę mojego ciała, jednak z jakiegoś powodu nie mogę jej wyzwolić. Przez lata odnajdywałem i gromadziłem sitańskie artefakty, licząc na to, że pomogą mi przełamać moje blokady. Flota Imperium wleci w przestrzeń orbitalną Mandalory za 60 sekund. Przygotujcie się. Tak czy inaczej, Jedi jest mi potrzebny. Sądzę, że jest kluczem do odkrycia tajemnic mocy i ma na razie pozostać nienaruszony. To rozkaz. Tak, mistrzu. Mówi pułkownik Nileran. Znajdujemy się na orbicie Mandalory. Rozpocząć desant wojsk. Przystępujemy do ataku.